Konecka policja nie ustaje w organizowaniu różnych działań prewencyjnych. Tym razem funkcjonariusze uświadamiali dzieci z Akademii Przedszkolaka, jak ważne jest noszenie elementów odblaskowych. Wspólnie stworzono nawet piosenkę opowiadającą o odblaskach. Dzisiaj do Komendy Powiatowej Policji w Końskiej została zaproszona grupa przedszkolaków, aby wziąć udział w działaniach profilaktycznych skierowanych dla najmłodszych. Celem spotkania było pokazanie przedszkolakom poprzez wspólną zabawę i muzykę, jak ważny jest element odblaskowy noszony u każdego malucha. Spotkanie policjantów z przedszkolakami z Akademii Przedszkolaka miało miejsce w czwartek. Młodzi prelegenci mogli od wewnątrz zobaczyć tutejszą jednostkę policji wraz z radiowozami wykorzystywanymi przez funkcjonariuszy podczas służby. Głównym celem spotkania było jednak poruszenie tematyki związanej z bezpieczeństwem na drodze. Między innymi jak bezpiecznie korzystać z przejścia dla pieszych, czy też przypomnienie, jak ważne jest korzystanie z elementów odblaskowych po zmroku. Oprócz funkcjonariuszy podczas spotkania zjawił się gość specjalny, czyli koziołek Spoko, maskotka świętokrzyskiej policji. Maluchy zaśpiewały swoim gościom piosenkę, a w zamian otrzymały od koziołka elementy odblaskowe oraz słodki poczęstunek. Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy stanęli do wspólnego zdjęcia z policjantami oraz koziołkiem Spoko.